Rafał, bardzo miło widzieć Cię na premierze teledysku Marcina. Powiedz mi, jakiej Ty muzyki słuchasz? Słucham wszystkiego w zasadzie. To zależy od nastroju, od sytuacji. Jak jestem w korku, to wolę posłuchać coś spokojniejszego, muzyki poważnej. Jak jestem nie wiem, teraz na plaży na przykład słuchamy coś bardziej rytmicznego do treningu fitness na przykład, a zdarza się nawet, że czasami i disco polo się posłucha, także u mnie absolutnie nie ma żadnych ograniczeń, wszystko zależy od sytuacji. Piosenka Marcina nosi tytuł Jak Lew. Czego spodziewasz się po teledysku? Ja myślę, że to będzie taki ostry, męski teledysk z porządnymi brzmieniami. Jestem bardzo ciekawy efektu finalnego i no już wkrótce się przekonamy i wtedy pewnie będę Ci mógł powiedzieć nieco więcej. Oczywiście, że tak. Rafał, teraz chciałam zapytać o Twoje plany zawodowe. Wiadomo, teraz okres wakacyjny, na pewno jest nieco spokojniej, a może właśnie nie jest. Jak to u Ciebie wygląda? No u mnie jest intensywnie. Cały czas jestem nad morzem. W zasadzie to jeżdżę w czwartki i wracam w niedzielę. Jutro już jadę, no ale też jakby szykuje się otwarcie salonu mojego i mojej dziewczyny Kamili, która będzie już 2 września, też będzie dosyć głośne, więc no jest intensywny, inni wakacjują, a ja wręcz przeciwnie, mam takie epicentrum pracy. Jaki to będzie salon? To będzie salon stylizacji paznokci, to będzie w zasadzie taka akademia paznokcia, w czym się specjalizuje moja dziewczyna i myślę, że no, prezent się uda. Jest to dwupoziomowy salon w samym centrum Warszawy i no, już na otwarcie zadeklarował się mnóstwo zaprzyjaźnionych gwiazd, więc myślę, że ogólnie no, rozkręci się to fajnie. Jakieś plany na wakacje? Wakacje to chyba dopiero w styczniu, wyjazd jakiś, a teraz praca połączona z przyjemnością, prowadzę treningi w swojej strefie na plaży nad Bałtykiem, więc no nie mogę narzekać. Czy pogoda w tym roku nad Bałtykiem dopisuje? Oj tak. No właśnie widzę, że jesteś taki opalony, aż zazdroszczę. W każdym razie bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję Ci bardzo, pozdrawiam.